Witam wszystkich w czwartek, 24 sierpnia na takiej nietypowej aktualizacji rynku kryptowalut. Dzisiaj chciałem Wam pokazać trochę inne spojrzenie na Bitcoina. Omówimy sobie tylko i wyłącznie Bitcoina. Przypominam, że nie są to żadne rekomendacje inwestycyjne, jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Nic, co jest zawarte w tym nagraniu, nie jest rekomendacją inwestycyjną. Ma to tylko i wyłącznie charakter poglądowy, jest to tylko i wyłącznie moje zdanie. I tak przejdziemy sobie już do wykresu Bitcoina. Najpierw zrobimy sobie taką analizę, znaczy przygotowałem taką analizę, która pokazuje powtarzalność na rynku Bitcoina. Co dalej może zadziać się z ceną, jak to jest. Jak to działało w przeszłości, a później zrobimy sobie szybką analizę techniczną, taką, którą robimy codziennie, opartą na tym, co widzimy na wykresie, a nie na tym, co byśmy chcieli zobaczyć. Także tutaj mamy wykres jednodniowy Bitcoina i widzimy na nim, zaznaczyłem na nim halvingi. Tu są halvingi, niebieskie linie są halvingi, to jest przyszły halving, który się wydarzy w przyszłym roku, w kwietniu, okolice kwietnia. Data jest przybliżona, także no tutaj musimy zobaczyć, jak to będzie faktycznie działało. Są zegary, które odliczają, no a nie chodzi o to dokładną datę. Chodzi o to, co działo się w przeszłości. I tak tutaj widzimy, że po halvingu mieliśmy hossę, wzrosty, BESA, odreagowanie po BESie, odreagowanie w czasie BESy i później zejście, korekta do tego całego odreagowania. Przed halvingiem zaczynały się wzrosty i halving powodował kolejną hossę, tak? Pojawiła się BESa, spadki te, które mieliśmy. Teraz uważam, że jest to tylko odreagowanie do tego do BESy, do tego ruchu spadkowego. Spodziewam się zejścia niżej ceny i to historycznie widzimy zakresy czasowe, które się pojawiały. I tak, od halvingu do szczytu hossy mieliśmy 528 dni. Teraz od halvingu do hossy, do szczytu hossy mieliśmy 554 dni, czyli bardzo, bardzo zbliżony czasowy okres, tak? Po osiągnięciu szczytu mieliśmy okres BESy, gdzie cena Bitcoina odreagowała. I tutaj mi się pojawiła jedna mała niezgodność, niemniej jednak zakres czasowy działa. 360 słupków, 375 słupków od szczytu do dołka, od szczytu do dołka. Natomiast tutaj mieliśmy zakres spadków 85% i zrobiliśmy poziom 88,6 FIBO. Natomiast tutaj nadbiliśmy 7,86, nie dotarliśmy do 8,86. Także to daje do myślenia, czy to już był dołek, czy to nie był dołek. Nieważne, zostawiamy, że na ten moment ten dołek był uklepany. Gdyby nie był uklepany, no to gdybyśmy mieli tutaj zrobić 85% zamiast 77, które zostały zrobione, no to byśmy musieli zejść do okolic 10 tysięcy, tak? Natomiast zostawiamy ten dołek, który mamy na ten moment. I pamiętajmy tylko, że tutaj na poziomie 10 tysięcy jest, no jest to 88%, 85%, które było tutaj wykonane po korekcie w tej beście. I podbicie później miało miejsce. Tu było 376%, tu mieliśmy 104%, także też mogłoby być wyższe to podbicie. Niemniej jednak ja uważam, że to, co tutaj zrobiliśmy, to było to odreagowanie i teraz zobaczymy dłuższe zejście na dół. 192 słupki tutaj trwało to odreagowanie. Tutaj 231 słupków to odreagowanie. Ta korekta nam tutaj zajęła. No i teraz kolejne zejście, utworzenie wyższego dołka.
gdyby miało się wydarzyć, tak? Tutaj do całego spadku po beście. Tutaj zajęło to 260 dni i tak samo uważam, że tutaj w ciągu tych 260 dni utworzymy nowy, wyższy dołek i to na pewno nie będzie ten dołek. Uważam, że zejdziemy niżej. Gdybyśmy mieli zrobić, tutaj była zrobiona 70% korekta. Tutaj spodziewałbym się, jeżeli to był dołek, no to spodziewałbym się zrobienia około 16-17 tysięcy na Bitcoinie. Może 19 tutaj też by było bardzo prawdopodobne, ponieważ widzimy, że ten dołek, który został utworzony w hoście tutaj, tak, po zejściu do tego poziomu, on został prawie przetestowany, czyli ta dolna konsolidacja najprawdopodobniej była przetestowana sobie okolica 18 tysięcy, 18 500. Także ja spodziewam się, patrząc na zakresy czasowe i zakresy procentowe, które się działy, spodziewam się tego zejścia. Tutaj mieliśmy zejście przed halvingiem do tego poziomu, czyli do 16 tysięcy, i tak samo spodziewam się tego. Uważam, że hossa rozpocznie się nie wcześniej niż 230 dni od teraz. A od tego szczytu, no tu mi wychodziło 260 dni. Także tutaj mamy halving, który jest w przybliżeniu za 230 dni i tego też się spodziewam, że tutaj zaczniemy wtedy naszą hossę, tą prawdziwą hossę. To ten ruch, który tutaj wykonaliśmy, dla mnie jest tym ruchem i uważam, że teraz czeka nas około 200 dni zejścia w dół i uklepania tego dołka. Gdybyśmy wybili ten dołek, no to lecimy na te 10 tysięcy, a niemniej jednak tutaj to 15 tysięcy jest dość mocnym poziomem, a takie wsparcie 18 200 jak najbardziej może być przetestowane, czyli dojście do tego poziomu. To jest takie spojrzenie na podstawie cykliczności, na podstawie tego, co się zadziało w przeszłości. Mierzenia FIBO tutaj też znajdują potwierdzenie, no bo jeżeli sobie zmierzymy ten zasięg tego podbicia i korektę do niego, to jest 88,6. Jest to jak najbardziej realne, ponieważ tutaj, jak zmierzymy sobie to podbicie, które mieliśmy po beście, to również docieramy do 886, tak? Tutaj do tego poziomu. Czyli te poziomy nam się nakładają z mierzeniem FIBO i uważam, że one są całkiem realne, że będzie taka głęboka korekta i wówczas rozpoczęcie tego faktycznego bull runu, o którym wszyscy mówią. Jesteśmy w trendzie wzrostowym, który został wybity. Tutaj ta lokalna linia trendu została wybita. Jesteśmy pod EMą. Także no dla mnie tutaj jest więcej przesłanek teraz prospadkowych. Kolejną rzeczą, która jest prospadkowa, to już od dłuższego czasu pokazuje, że robimy zasięg tej największej korekty w ruchu. Ja to publikowałem na forum naszym, tej korekty, którą robiliśmy tutaj w ruchu spadkowym. To jest największa korekta i ona jest respektowana. Widzimy pierwszy test, drugi test i odbicie. Także wybicie tego dołka 24.869 jest dla mnie potwierdzeniem. Zamknięcie się świecy poniżej tego poziomu jednodniowo jest dla mnie potwierdzeniem na to, że lecimy tutaj na nowe dołki i będziemy tworzyć nowy, wyższy dołek przed dalszym bullrunem. Ewentualnie. Negacją tego całego scenariusza byłoby to, że wychodzimy tutaj górą i wówczas zamykamy się tutaj nad tym poziomem 48, no to jest kontynuacja wzrostów w dalszą stronę. Jedną rzecz jeszcze, która jest bardzo podobna i chciałem na nią zwrócić uwagę, jeżeli sobie tutaj trochę przybliżymy ten wykres, to co zadziało się tutaj po tej hoście, tak? Doszliśmy do szczytu, spadek, tak? I ten ruch, który tutaj wykonaliśmy, tak, to uważam, że to jest właśnie przetestowanie
tego poziomu, tych dolnych cieni, które tutaj mamy przed tym podwójnym szczytem, to tutaj było dołek. I to samo widzimy na ten moment. Doszliśmy do dokładnie tego samego poziomu. Testujemy te dołki tutaj, tak samo jak to było przetestowane i zejście wówczas niżej. Także uważam, że jest możliwość spadku tutaj w te rejony z cykliczności. Teraz przechodzimy już do analizy technicznej opartej na kręgach i na kręgach, tak jak mówiłem wcześniej, na interwale jednodniowym dojście do niebieskiego kręgu to są dla mnie spadki. Pierwszy opór taki duży na SD1, no to jest to teraz poziom 27,379. Natomiast wsparcie 25,524. Niemniej jednak zamknięcie się poniżej 25,800 byłoby dla mnie rozpadkowym sygnałem, co by dawało nam dalsze spadki. Schodząc na 4-godzinówkę, tutaj mamy, ja przybliżę może, na 4-godzinówce widzimy, że po przekroczeniu tych czerwonych kręgów, to jest dodatkowy kręg, który nie jest widoczny na D1, to jest ten niebieski jest z D1, ale po przekroczeniu kręgu na D1, na H4 tutaj tego czerwonego, zawsze był jakiś tam ruch spadkowy, tak? Widzimy, że tutaj te spadki zawsze następowały. Teraz przekroczyliśmy ten czerwony krąg i też tego spadku się spodziewam. I takim lokalnym wsparciem jest dla mnie 26,276, wybicie tego poziomu. To jest zejście tutaj w te rejony 25,480, a tu oporem jest ten krąg. Do tej pory po przekroczeniu kręgu widzieliśmy, że był spadek, wzrost, powrót, jak utrzymano zakres wsparcia. Także ja spodziewam się dalszego spadku i możliwe, że przetestowania tutaj tej niebieskiej strefy w dalszym ciągu. Jak najbardziej aktualne. Wejdźmy sobie teraz na interwał 4-godzinowy tutaj na tym wykresie i zróbmy sobie taką analizę 4-godzinową, co, gdzie może się wydarzyć teraz. Oddalimy trochę wykres, żeby to było takie szersze spojrzenie na to, co się dzieje. I tak zmierzymy sobie cały ten impuls, który tutaj mieliśmy, cały ten ruch wzrostowy od 24,700 do 31, ten ostatni ruch wzrostowy. Tak. Widzimy, że zatrzymało nas 886. Teraz co może się dalej zadziać? Zatrzymało nas 886. Jeżeli wybijemy ten poziom 886, jest to szerokie mierzenie, to następnym przystankiem dla mnie jest 22,800, ze względu na to, że zgodnie z zasadą wybijamy ostatni poziom. Żeby to opisować, wybijamy ostatni poziom mierzenia wewnętrznego, czyli to jest dla mnie kluczowe wsparcie na ten moment. Tak, wystawimy to na godzinówce, na mniejszych interwałach nie będziemy tego analizować. 0,61 zostało wybite bez problemu, tutaj zatrzymał nas ten klafer. Jeżeli utracimy ten poziom, uważam, że następnym przystankiem jest ten poziom, a finalne zejście 20,380, co pokrywa nam się z gapem na CME, który mamy. Tak, to jest takie główne wsparcie, jakie widzę. Jeżeli jeszcze szerzej byśmy sobie zmierzyli cały ten ruch wzrostowy, tak, to otrzymamy kolejne potwierdzenia, że ten poziom 161 jest bardzo ważnym poziomem. Cały ruch wzrostowy dotąd. OK, i tu mamy taką strefę. Ona jest dość szeroką strefą, bo jest od 21,700 do 20,357. Mamy przystankiem tutaj na 23,800, ale to bym zostawił na razie te szersze mierzenia. I tutaj tworzy nam się taki właśnie klaster i obszar, w którym spodziewałbym się odbicia i zawrócenia tej ceny i większego odbicia.
Jeżeli będziemy realizować ten scenariusz spadkowy, o którym mówiłem przy okazji wykresu z D1, no to wiadomo, że ten poziom niżej też, ja zostawiam tutaj ten kwadrat, natomiast zasięg, minimalny zasięg spadku. Tutaj uważam, że ta strefa zostanie przetestowana, natomiast czy zejdziemy jeszcze niżej tutaj w te rejony, będziemy to obserwować na bieżąco. Również te poziomy się pokrywają z kręgami FIBO, na których tam pokazywałem te wszystkie nasze mierzenia, ale mamy tutaj te strefy, których się spodziewam w szerszym terminie. Natomiast no, też tutaj gdzieś opór się musi pojawić i w związku z tym zobaczmy sobie, co nas zatrzymało, mierząc sobie cały ten ruch. Zatrzymaliśmy się na 1,13, czyli jest to coś w rodzaju jakby takiego fałszywego wybicia tutaj. Podobnie jak miało to miejsce przy zakończeniu kosy na D1C, jak sobie przejdziemy na tą D1, tak, to zobaczcie sobie, jak zmierzyliśmy sobie tutaj ten podwójny szczyt, to też było takie nadbicie. I później głębsze zejście, i jak zmierzymy sobie od szczytu do dołka, to jest interwał jednodniowy, to zobaczcie, że też 1,13 nas zatrzymało. Że to jest dla mnie takim sygnałem, że wybicie tego szczytu, który miał miejsce wcześniej na czterogodzinówce, tak? To już teraz przechodzimy z powrotem na czterogodzinówce, wybicie tego szczytu jest dokładnie tą samą sytuacją, którą mieliśmy w miejscu przy zakończeniu kosy na D1. Stąd też spodziewam się tego większego spadku i wówczas mieliśmy spadek o 77%, tak? Czyli gdybyśmy teraz zrobili spadek o 77% od szczytu, no to zaraz zobaczymy, gdzie byśmy wylądowali. Zakres cenowy. Tak? Od tego miejsca tutaj mamy 22%. Czyli wychodzi nam też okolica 60, 75, 77, 7,5 tysiąca, także bardzo daleko, ale nie sądzę, żebyśmy tam dotarli. Niemniej jednak pokazuje to, że to wybicie mogło być fałszywym wybiciem i ta sytuacja jest dla mnie bardzo podobna do tego, co mieliśmy na szczycie Hossy. Mamy drugi wyższy szczyt, od 1,13 się odbijamy i zjeżdżamy w dół. Także tutaj to jest dla mnie takim potwierdzeniem na to, że te spadki mogą się jeszcze pogłębiać i to na te rejony są bardzo, bardzo realne do osiągnięcia to nie będzie prosta droga, że takie zejście. Niemniej jednak, jeżeli wybijemy ten poziom i świeca dzienna zamknie się pod tym poziomem, pod 25 800, patrząc historycznie tutaj, tak, od tego momentu, jeżeli świeca nam się zamknie pod tym poziomem i powiedzmy 25 570, to myślę, że bardzo szybko dotrzemy w te rejony, ponieważ jak przyjrzymy się na wskaźnikach, to BPVR pokazuje nam dokładnie tą strefę jako pustą strefę, tak? Że ten ruch, zobaczcie, jak tutaj docieraliśmy, to ten ruch był bardzo szybki i impulsywny, tak? Nie było przystanku. Jedyny przystanek tu był na 23 800, tutaj ta strefa może nas na chwilę przytrzymać. Niemniej jednak tutaj wolumen jest niewielki i uważam, że szybko możemy dojechać do tego poziomu, gdzie ten wolumen jest znacznie większy, handlowy. Natomiast teraz tak, w przypadku prowzrostowym, to, że jesteśmy w trendzie spadkowym, no to każdy chyba widzi i widzimy, że mamy od szczytu i przez te dwa mamy linię trendu pokonania. No, do momentu wybicia tej linii trendu, czyli pokonania 28 miesięcy tutaj tych rejonów, nie mamy, jesteśmy w trendzie spadkowym i tutaj co do tego chyba nie ma wątpliwości. Natomiast ja tylko to ustawię na godzinówkę, żeby mi się to wyświetlała, ta linia trendu. I do momentu jej wybicia uważam, że dalej lecimy w dół. Możemy sobie stworzyć jeszcze taki kanał, który tutaj był w jakiś sposób respektowany przez pana i z tego kanału wybiliśmy dołem.
Dla mnie jest to też taka dodatkowa informacja. Zacznę tutaj dopasować ten kanał najlepiej, żeby jak najwięcej punktów wspólnych miał. Tutaj uważam, że jest całkiem okej. Okay. Tak, ten kanał był inspektowany. Cyk, cyk, cyk. Tutaj się poruszyliśmy w tym kanale, wybiliśmy dołem i jest możliwe przetestowanie. Tam okolice 27 tysięcy jak najbardziej są realne z tego wybicia, tak? A są to tylko pomocnicze mierzenia. Natomiast teraz, mierząc sobie na interwale 4-godzinowym cały ten nasz ruch spadkowy, widzimy, że zatrzymaliśmy się na 0,20, 0,236. Możliwe jest dotarcie do 0,38, co by nam się tutaj pokrywało z tą konsolidacją, którą mieliśmy wcześniej. Kolejną rzeczą, którą będę szukał sobie mierzeń na 4 godziny, chcę tak już bardziej lokalnie, no to 28,357, ta strefa jest strefą prospadkową dla mnie. Wybicie tej linii trendu da mi sygnał na wzrosty i pokonanie 28,400, to wtedy już uznam, że tu lecimy na te poziomy w terenie. Niemniej jednak na pierwszy do pokonania jest ten kanał, możliwość powrotu. Jest to czysta analiza techniczna, bez średnich krzyżujących, bez Bollingera, bez niczego. I teraz kolejną rzeczą, którą możemy sobie zmierzyć, no to po tym spadku, tak, mieliśmy odbicie, tak? I to odbicie, jeżeli sobie zmierzymy, to zobaczcie, że FIBO nam bardzo ładnie zadziałało tutaj. Na 127 się zatrzymaliśmy. Niemniej jednak ja uważam, że będziemy tutaj testować jeszcze te okolice i tutaj będzie decyzja rynku, czy spadamy dalej, czy lecimy do góry. Natomiast teraz dokąd może być to podbicie? Wybiliśmy tutaj dołek i to jest największy spadek z tej konsolidacji, tak? Tutaj sobie go zmierzymy. I zobaczcie, tutaj też nam się pokrywa poziom 161 całego tego spadku. Mamy dokładnie w tym miejscu, tak? No to powiększymy ten wykres, żebyśmy mieli przeanalizowany. Czyli pierwszy opór, który ja widzę dla ceny, jest dokładnie tutaj nad tym szczytem. Pokonanie tego poziomu, tak, będzie dla mnie sygnałem na to, że możemy lecieć na 0,38. To jest następny opór, który widzę dla ceny w tej chwili. I teraz tutaj w tym ruchu wzrostowym, który się odbył, mieliśmy taką korektę na 4 godziny C. Widzimy, że teraz odbijamy. I teraz zmierzmy sobie ten opór, który tutaj, tą korektę, którą mamy. I 161 nakładamy się na poziomie 27,160. Tutaj mamy taki klaster, nam się utworzył FIBO, strefa wąska dosyć. Zaraz ją zaznaczę na czerwono. Tak. I tutaj mamy ten klaster, który nas może utrzymać w ruchu spadkowym. Niemniej jednak wówczas znaleźlibyśmy się z powrotem w tym kanale wzrostowym, co mogłoby sugerować podbicie do górnej krawędzi tego kanału i wówczas jest to 0,61. Niemniej jednak ja będę obserwował tutaj ten poziom jako najsilniejszy opór w tej chwili, jaki widzę na Bitcoinie, który możemy zaliczyć. Ja to zaznaczę tutaj 27,200. No może usuńmy to, tutaj są z boku 27,200, 27,164 ta strefa i najpierw 26,875. Wybicie tego szczytu, zamknięcie się świecy nad tym poziomem, da mi sygnał prowzrostowy. Pierwszy sygnał otrzymaliśmy tutaj, informację podwójnego dna. Gdybyśmy sobie zmierzyli teraz zasięg z wybicia z tej formacji, tak, czyli możemy od tego dołka do tego momentu i przyłożymy do momentu wybicia. To wychodzi nam dokładnie na zasięgu
tutaj 27 200. I ja ten target uważam za całkiem realny, może być tutaj dojście i stąd kontynuacja ruchu spadkowego. Także to są targety, które obserwuję jako opory w tej chwili. Ja jestem w lądu tutaj pod poziomem 25 300. I tutaj mam swoje pierwsze targety 26 800. On został zrealizowany już wczoraj na giełdach futures, to jest Bitstampa, także wczoraj ten poziom został osiągnięty i pierwszy target został osiągnięty, drugi mam na 27 200, połowa jest zrealizowana. Uważam, że dalsze spadki są przed nami na ten moment. Dopiero pokonanie poziomu 28 400 będzie dla mnie potwierdzeniem na zakończenie tej głębokiej korekty. Jeszcze jedna rzecz, która tutaj się rzuca w oczy, schodząc na jeszcze niższy interwał, jak sobie zejdziemy na to, co nas tutaj zatrzymało i co też przemawia za tym, że stąd możemy kontynuować ten spadek, no to jest ten szczyt przede wszystkim, mierzenia z wyższych interwałów tutaj FIBO, ale jeszcze mamy też ruch korekcyjny, korektę ABC, tak, a BC i równość fal tutaj też wypada na tym poziomie, także tutaj mamy ruch 1 do 1, możliwe przetestowanie tego poziomu i zejście niżej. Warunkiem na dojście tutaj do tych stref wyższych tutaj jest to, że wtedy byśmy robili korektę nieregularną i dochodzimy do 0,38 całego ruchu i to jest okolice 27 100. Czyli kolejne potwierdzenie. Albo zatrzymujemy się na tym poziomie i lecimy już w dół, albo lecimy tutaj na ten poziom. Dalszy wzrost na ten moment się nie spodziewam. Jedynie jakieś newsowe wybicia mogą się pojawić, natomiast sentyment na rynku jest jaki jest, kapitał z rynku odpływa i uważam, że ta korekta może zostać pogłębiona, że to nie jest jeszcze koniec spadków. Zakończeniem spadków będzie dla mnie wybicie górą z tego kanału, czyli pokonanie poziomu 29 200, i tutaj wtedy będę bardziej byczo nastawiony niż jestem w tej chwili. Niemniej jednak teraz oczekuję tutaj dojścia ceny. Pierwszy target zaliczony, drugi target mam w tym momencie. Stop loss jest na zero na wejściu, także tutaj na 25 300. Jeżeli byśmy spadli poniżej 25 500, no to myślę, że będę zamykał tą pozycję z minimalnym plusikiem. Na ten moment no dalej trzymam ją i po prostu czekam na to dojście w te rejony. Uważam je za bardzo prawdopodobne. Również na Ethereum widzimy, że strefa spadkowa nas zatrzymała. Tutaj mieliśmy lekkie nadbicie. Wybicie tej strefy to jest dla mnie dojście tutaj w te rejony. 1722, natomiast taki target na spadki, no to jest tutaj 1649, 1635. Ja mam zlecenia tutaj ustawione, zakupowe na zagranie na longa. Z tego poziomu wynika to zmierzeń FIBO i innych mierzeń, których dokonywałem. Także tak to wygląda. To jest wszystko, co przygotowałem dla Was na dzisiaj. No, mamy odreagowanie po tych silnych spadkach. Czy już jest to kolejny bull run? Nie. Uważam, że tak nie jest, że jest duże prawdopodobieństwo, większe prawdopodobieństwo dalszych spadków jest w tej chwili niż rozpoczęcie kolejnego bull runu, jak to wszyscy mówią. I zobaczymy ruch korekcyjny na jednodniówce do całego impulsu wzrostowego, do całego tego ruchu wzrostowego, który miał miejsce od początku roku. Także przynajmniej te zasięgi w okolicy 21-22 tysięcy powinniśmy zobaczyć. W tym momencie, jeżeli powrócimy nad ME200, no też to się pokrywa z ME200, mam na tym wykresie, widzimy. Jeżeli powrócimy tutaj nad ME200 i ME20, tak?
na wykresie Bitcoina, będzie to dla mnie wyczy sygnał. Natomiast i przebijemy wówczas ten krąg, wiadomo, no to jest to dla mnie sygnał na dalsze wzrosty i wtedy lecimy wyżej. Natomiast retest 27379 i silne odbicie to jest kolejne zejście i to już myślę, że na niższe dołki. To wszystko, co przygotowałem dla Was na dzisiaj. Nie będzie dzisiaj aktualizacji rynku Forex ani innej kryptowaluty. Poświęciłem dzisiaj czas na Bitcoina, o którego większość z Was prosiło. I takie jest moje spojrzenie na rynek. Przy 31 800 również mówiłem o tym, że będziemy mieli tą korektę głębszą. Czy to się sprawdzi, że dojdzie ona do 22, przekonamy się, do 21, te targety, które pokazywałem, czy 260 dni teraz spadków nas czeka. Wiadomo, że to nie będzie linia prosta w dół, ale będzie kontynuacja tego trendu, tak jak pokazywałem to na D1, tak jak miało to miejsce wcześniej, tak? Tutaj, jak sobie przyjrzymy się, no to historycznie ten okres 260 dni, on już się rozpoczął, czyli tych dni tutaj do końca nam pozostało trochę mniej, ale przed halvingiem powinniśmy jeszcze zobaczyć wyższy dołek i odbicie do góry. Także tak to wygląda z mojej strony. Życzę wszystkim udanego dnia. Jeżeli macie jakieś uwagi, napiszcie w komentarzach. Chętnie się z Wami, z nimi się zapoznam. Chętnie zobaczę, jakie jest Wasze spojrzenie w tym momencie na rynek Bitcoina. Życzę wszystkim udanego dnia i do usłyszenia jutro na tradycyjnej naszej aktualizacji.